Uwielbiam zaskoczenia. Serie, za które zabieram się z przymusu lub polecenia znajomych, w końcowym etapie często bywają niezłymi niespodziankami. Co z tego, że przed obejrzeniem pierwszego odcinka narzekam, że ta seria nie jest dla mnie, nie pasuje mi klimat, czy jest za dziecinna? Kiedy taka produkcja okazuje się być czarnym koniem sezonu, wszystko to nie ma znaczenia. Każdego widza wciąga wtedy fabuła, a wraz z nią zaczynają podobać się kolejne czynniki, takie jak świat przedstawionej postaci czy oprawa audiowizualna. Dzisiaj przybliżyć wam chcę jedną z takich właśnie produkcji. Nagi no Asukara obejrzałem z małego przymusu polecane przez znajomych z gildii. Nie żałuję tych 9 godzin spędzonych przy produkcji, choć nie jest to seria idealna, którą jakoś szczególnie zapamiętam na długo, to myślę, że warto przedstawić wam ją z bliska. Na samym wstępie warto przybliżyć wam świat przedstawiony, jaki już od pierwszych minut seansu prezentują nam twórcy. Otóż na Ziemi żyją dwa gatunki Homo sapiens. Jeden składa się z istot takich jak my i zamieszkuje lądy, drugi natomiast blisko z pierwszym spokrewniony żyje na dnie oceanów. Obydwie rasy wyglądają identycznie, jednak istoty wodne charakteryzuje jeden dodatkowy szczegół. Ich ciało pokryte jest eną, niewidzialną skorupą, która pozwala im oddychać pod wodą oraz chodzić po wodnym lądzie. W pewnym pięknym oceanie już na samym początku historii naszym oczom ukazuje się śliczna podwodna wioska Shioshio oraz czwórka głównych bohaterów zamieszkująca w niej. Mowa o Sakashi Mahikari, bardzo aktywnym i żywiołowym chłopaku, pięknej Mukaido Manace, jednak lekko niezdarnej, jeszcze piękniejszej Hidaira Chisaki, mądrej i cycatej niewiaście oraz nieco spokojniejszym Isaki Kaname. Pewnego dnia w ich głębinowej wiosce z powodu braku odpowiedniej ilości młodych obywateli zamknięta zostaje ich jedyna szkoła. Z tego też powodu nasi bohaterowie przenieść muszą się do szkoły na lądzie i wraz z ludźmi żyjącymi na powierzchni uczęszczać do jednej szkoły. Rodzi to niestety pewne problemy obu warstw społecznych i kulturowych. Ludzie nie potrafiący oddychać pod wodą z początku nie do końca przyzwyczaić się mogą z obcowaniem mieszkańców Shioshio. Pojawia się mały konflikt pomiędzy obiema rasami. Sytuację ratuje trochę Kihara Tsumugu, pobliski rybak, który do ludzi pokrytych eną ma wielki szacunek. Czy nasi bohaterowie poradzą sobie w tym trudnym dla nich okresie? Czy mieszkańcy, a szczególnie uczniowie nowej szkoły wreszcie zaprzyjaźnią się z naszymi bohaterami? Oraz w końcu, kto jest w kim zakochany? Nagi no Asukara to przede wszystkim romans, jednak podczas oglądania całej 26-odcinkowej produkcji, poza wątkami miłosnymi napotkamy także bardzo dużo problemów obyczajowych. Te z kolei nie są jakieś wybitne, ogląda się je z dużo mniejszym zaciekawieniem. Kwintesencją całej historii jest dramat i właśnie romans. Niesamowite, jak twórcy bez serca pomiatają tutaj uczuciami większości bohaterów. W Nagi no Asukara próżno szukać idealnego, dwustronnego uczucia miłości. Praktycznie każda postać zakochana jest w innej osobie, co daje nam niesamowicie wielki łańcuszek miłości. Tutaj nie mówimy o trójkącie miłosnym, a przynajmniej o sześciokącie, no może nawet większej figurze. Z początku daje to niesamowite podłoże do zbudowania świetnej fabuły, jednak z czasem robi się to trochę przykre i zaczynamy współczuć bohaterom ich wyborów miłosnych. No właśnie, poza tą przykrością rodzi się jeszcze jedno uczucie poirytowania. No bo ileż można patrzeć, jak druga osoba nie odwzajemnia uczuć tej zakochanej? Twórcy odrobinę przesadzili. Morał tej produkcji jest niestety trochę przygnębiający. Otóż Nagi no Asukara nie pomaga nam wierzyć w prawdziwą obustronną miłość. Pomaga natomiast uwierzyć w siłę tego uczucia, niejednokrotnie pokazując, jak długo i mocno miłość pozostaje w naszych sercach. Może trochę się czepiam, jednak moje odczucia się nie zmienią. Co nie znaczy oczywiście, że jest to słaby romans. W swoim gatunku jest naprawdę dobry, jednak pozostawia niedosyt i to jest jego największy minus. Zakończenie może nie odpowiadać każdemu. Pary, którym kibicowaliśmy przez cały seans w końcowym etapie, mogą ze sobą nie być. Przygotujcie się na ewentualne rozczarowanie. No właśnie, skoro o graniu na emocjach mowa, przyjrzyjmy się nieco bliżej postaciom, które zmagać się będą z problemami sercowymi.
Hikari to postać, jakich wiele w animowanych produkcjach. Jest najjaśniejszą postacią całej plejady, bardzo aktywny i żywiołowy. To właśnie on jest wzorem do naśladowań dla reszty bohaterów, którym tej pewności trochę brakuje. Manaka wielu osobom może nie podpasować, jest to zupełne przeciwieństwo Hikari. Niezdecydowana, nieśmiała i niezdarna. Mająca jednak bardzo dobre serce, ratuje się trochę z tych negatywnych cech. Tsumugu jest postacią bardzo skrytą, jego persona nie wybija się, a sam tłumi w sobie wiele ukrytych emocji. Kaname to taki mędrzec każdej serii, zawsze mówi mądrze i szczerze, za to można go polubić, jednak często pod jego maską roześmianej twarzy kryje się ból i cierpienie. Z całej tej plejady gwiazd najlepiej wychodzi Chisaki, spokojna, mądra i opanowana, to ona najczęściej studzi emocje swoich przyjaciół. Często jednak sama nie potrafi opanować tych emocji, a wtedy nie ma już osoby, która pomogłaby je ochłodzić, jako że tą umiejętność posiada tylko ona sama. Postaci jest dużo więcej, jednak skupiłem się na tych, których losy śledzić będziemy najczęściej. A teraz zauważcie, że wszystkie persony, które przed chwilą wam wymieniłem, to postacie bardzo sztampowe i oklepane już w niejednej serii. No właśnie, brakuje tutaj trochę postaci oryginalnej w swym zachowaniu. Nie jest to może jakiś bardzo rażący minus, postaci z Nagi no Asukara są przyjemne, jednak brakuje tutaj fajerwerków w postaci innowacji. Największą zaletą całej produkcji jest bez wątpienia oprawa wizualna. Przepiękne i szczegółowo namalowane postacie robią niesamowicie pozytywne wrażenie. To samo tyczy się z całym światem przedstawionym, jest naprawdę piękny. Zaczynając od oceanu i jego głębin, zahaczając o wielkie miasto na powierzchni, kończąc na rybackiej wiosce. Wszystko wykonane zostało tutaj bardzo ładnie i starannie. Trochę mniej w ucho rzucała się natomiast muzyka. Nie była zła, jednak utwory te nie wpadały jakoś szczególnie w pamięć. Na koniec więc odwieczne pytanie każdego myśliciela. Dla kogo skierowana jest produkcja Nagi no Asukara? Na pewno nie dla Kugarda i osób lubujących się w produkcjach naszpikowanych akcją. Na pewno nie dla osób, które w produkcjach szukają głębszych doznań i ukrytych smaczków. To produkcja tylko i wyłącznie dla fanów gatunku, a więc romantyków i dramatyków. Nie nastawiajcie się na produkcję, której tempo fabularne będzie bardzo szybkie, której fabuła zaskoczy niejednokrotnie oraz po której zbierać będziemy szczęki z podłogi. Nastawcie się na produkcję, która starać się będzie zmiękczyć wam trochę serce oraz żyć się z bohaterami. Czy jednak mnie produkcja ta faktycznie poruszyła tak, jak zamiar ma was wszystkich? Myślę, że ocena, jaką jej wystawiam, odpowie wam na te pytanie idealnie.